Witam Was serdecznie. Dzisiaj zboże. Konkretnie zrobię pyszną kaszę gryczaną, chociaż pewnie wielu się kasza gryczana z pysznością nie kojarzy. Niektórzy ją lubią, ale nie wszyscy. Natomiast ja pokażę, że można ją tak połączyć z różnymi fajnymi dodatkami, że będzie na bogato. Warto wspomnieć, że makrobiotyka na zbożach się opiera, bo połowa talerza makrobiotycznego to właśnie połowa energii płynącej z pożywienia, to powinny być zboża, ale właśnie ważne, żeby były pełnoziarniste, nieoszlifowane, takie właśnie naturalne. Tu dzisiaj będziemy mieli kaszę gryczaną, też właśnie taką nieuprażoną jeszcze, zupełnie naturalną. No i cóż, i ważny jest też proces obróbki, żeby maksymalizować efekt kulinarny, czyli gotujemy tyle, ile trzeba, ale nie rozgotowujemy, staramy się, żeby praktycznie wszystko było al dente. O kaszy gryczanej warto chociaż krótko wspomnieć, że ma rutynę bioflavonoid, który uszczelnia naczynia krwionośne, obniża ciśnienie z jednej strony w organizmie, ale poprawia to ciśnienie, nazwijmy to krańcowe. No i z natury jest ekologiczna, bo nie lubi, nie atakują pasożyty, owady i nie lubi być opryskiwana, ale no, warto sięgnąć, jeżeli mamy taką możliwość, po tą ekologiczną, bo wtedy jesteśmy pewni, że nikt chemii nie używał, chociażby żeby przyspieszyć proces dojrzewania gryki. My grykę dzisiaj udusimy na oliwie. Znaczy najpierw ją w ogóle uprażymy w suchym garnku, potem wypłuczemy, udusimy cebulę na oliwie, dodamy kaszę, pieczarki, boczniaki, oba grzyby są antynowotworowe. Jest szereg badań naukowych, które pokazuje, że wręcz hamują rozrost komórek nowotworowych, szczególnie piersi u kobiet. Podkręcimy smak grzybami leśnymi, tu mam suszone podgrzybki, które jeszcze się namoczyłam. Dodamy śliwek, no bo jak na bogato, to suszone śliwki sparzone w tej chwili już sobie tutaj czekają. I doprawimy tymiankiem oraz zielonym pieprzem, który utłuczę w moździerzu. Następnie na sam koniec posolimy solą himalajską. Doprawimy sosem, znaczy najpierw sokiem cytrynowym, bo smak kwaśny wiąże wszystkie smaki, dopełnia i tak jakby wyciąga smak. Sos sojowy i koperek na koniec. To zabieramy się do pracy.
Kasza ugotowana, znaczy powiedziałabym kasza na bogato, bo to nie jest to kaszotto, czyli kasza z dużą ilością dodatków. Przypomnę, pieczarki, boczniaki, suszone śliwki, koperek, cebula, można imbiru dodać. To wedle życzeń. Doprawiona była tymiankiem i zielonym pieprzem, który świeżo tutaj utłukłam. Wygląda tak. Smakuje naprawdę przepysznie. Dopełnia całości koperek. I cóż, no może być samodzielnym daniem, takim prawie że jednogarnkowym, zważywszy na to, że grzyby to też białko, tak zwane mięso leśne. Natomiast korzystając z okazji, mam tutaj dwie propozycje z innych odcinków, które dopełnią jakby całego naszego talerza. Mam kotleciki z tofu i mam kolorową sałatkę z topinamburem i z fioletowymi ziemniakami, którą zaraz ułożę na talerzu, żeby Wam pokazać, że makrobiotyka nie jest prześna, jest smaczna, może być bardzo kolorowa, że brązowy kolor nie jest dominujący. Także układam na talerzu. Dużo koperku, to jest to, co robi jeszcze na koniec cały aromat. No, weźmiemy ze dwa kotleciki. Ups. Tak, i jeszcze na koniec kolorowa sałatka. Fioletowe ziemniaczki, nasz rodzimy topinambur. Pięknie, kolorowo i bardzo zdrowo. Życzę smacznego. Zobacz tylko na koniec, czy aby nie ściemniam. Wyję już z garka. Ale gwarantuję Wam, robiłam tą kaszę wiele razy i naprawdę super smakuje, także tylko się przekonam, a z Wami się już żegnam. I nie można kaszy przygotować. Ważne, żeby była taka al dente. No ale to jest właśnie te 10 minut. Lepiej jest wyłączyć gaz, zostawić kaszę w garnku, żeby sobie doszła, niż żeby się miała zrobić paciaja. Także życzę smacznego i różnych ciekawych doznań kulinarnych.